i będziecie mieć takie oto zadanie. Chciałbym, żeby każdy z was narysował logo, swoje logo i opisał idealną spółkę na giełdzie. Jak taka idealna spółka ma wyglądać? Nie wiem, ale chciałbym, żebyście ją potrafili opisać. Po pierwsze, jeszcze nie teraz, za chwilę pójdziecie. Taka idealna spółka, po pierwsze, chciałbym, żebyście napisali, czym się zajmuje. Chciałbym, żebyście też wzięli pod uwagę to, że teraz mamy dosyć trudne czasy, czyli kryzys. Więc zadanie jest takie. Wy rysujecie logo i cechy opisujące idealną spółkę, którą każdy z was, w tym ja, chciałby kupić na giełdzie. Czas start.